Dzień dobry, kłaniam się nisko. Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest ze mną w studiu. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Cytat, tytuł z gazety. Trump winny w procesie cywilnym. Zawyżał wartość swojego majątku. Widzicie państwo, co w Ameryce się dzieje. Zawyżają wartość majątku i przegrywają. A u nas każdy polityk zaniża. Od pana też mogę kupić po taniości mieszkanie po cenie z oświadczenia majątkowego? Nie rozumiem tego pytania. Czemu wydaje pan mi się... nie rozumie? Wszyscy nagle się okazuje, że wszyscy polscy politycy mieszkają w domach, których wartość wyceniają na 300 tysięcy złotych na przykład. Jeżeli dom jest podany, jest wskazana, wskazany jest dom, no to można dyskutować, jaka jest cena. Ale wydaje mi się, że mówienie wszyscy jest wielką przesadą i dlatego powiedziałem, że nie rozumiem prawie tego wszyscy, pytania. Prawie wszyscy, panie pośle. Czy żona Mateusza Morawieckiego, w końcu jednak premiera Rzeczypospolitej, powinna ujawnić swój majątek? Według Onetu jest on wart około 100 milionów złotych, ale można sobie powiedzieć 120, albo 80, albo 60, albo i 200. Wszystko to jest sfera niedomówień. Dlaczego nie można to być jawne? No, przepisy są jasne w tej sprawie. Posłowie, senatorowie, radni muszą przedstawić informacje co roku o stanie swojego majątku, także sędziowie. Tak, pani Morawiecka co wprowadziło nie musi. Prawo i Sprawiedliwość. Pani Morawiecka nie natomiast musi. Rodziny polityków tego nie muszą i dobrze, że nie muszą, dlatego że to byłoby daleko idące ograniczenie ich czyli prywatności. Czyli to dobrze, że Donald Tusk przepisał swój majątek na żonę i teraz nie będzie ale musiał ujawnić go, prawda? Ja nie wiem, czy przepisał, czy nie przepisał, no ale to jest sprawa... Ale to dobrze, tak? Znaczy, ja nie wiem, czy tak się stało, więc trudno mi to komentować. Ale wzywacie przecież wszyscy do tego, żeby Tusk ujawnił majątek swój i żony. Znowu, nie wszyscy, pan pewnie zaraz mówi, ja nie wzywałem, ale pańscy koledzy bardzo często to robią. Ma pan rację, nie wzywałem i wydaje mi się, że to jest temat zupełnie drugorzędny, jeśli chodzi o sprawy polityki tak państwa. Tak pan myśli, że dla ludzi to jest sprawy drugorzędne. Sprawy dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące wysokości podatków, polityki społecznej są rzeczami podstawowymi. Panie pośle, one oddziaływają na to, jaka będzie Polska i jak będzie wyglądało nasze życie. Natomiast dyskutowanie po raz enty na takie tematy, które no, nie ma tu przecież żadnego naruszenia prawa. Panie pośle, wie pan co, chyba dłużej interesuje się polityką niż pan, a nawet na pewno, bo ja pamiętam dokładnie, jak przyjmowano te przepisy i wtedy to politycy Prawa i Sprawiedliwości, także ci, którzy już teraz nie są w Prawie i Sprawiedliwości, dodajmy, mówili, że to jest kluczowa sprawa dla poprawy w ogóle życia publicznego w Polsce. No to musi majątki pan pytać, powinny być jawne. To musi pan pytać tych, którzy tak twierdzili, ja tak nigdy nie twierdziłem. Co więcej, uważam, że obciążanie dodatkowymi obowiązkami osób, rodzin polityków, no jest ryzykowne. To ale nie mówimy nie o ma rodzinie jakiegoś, polityków, mówimy o sytuacji klarownej. Mateusz Morawiecki, panie pośle, wchodząc do polityki, przepisał swój majątek na żonę i dokonał rozdzielności majątkowej. Mógł to zrobić? Mógł. Czy to jest zgodne z przepisami? Oczywiście, że jest. Mateusz Morawiecki ani jego żona nie pójdą za to do więzienia. Kropka. Niemniej jednak, dlaczego to zrobił? Ano dlatego, że nie chciał, żebyśmy się dowiedzieli, że jest bardzo zamożnym człowiekiem. Czy wszyscy wiemy, że Mateusz Morawiecki, jego rodzina, to są osoby zamożne. Mateusz Morawiecki przyszedł do polityki z banku. Gdzie był prezesem? Wiemy, to wszystko jasne. Nie przyszedł z miejsca, gdzie zarabiał gorzej, aby mu było w życiu lepiej, tylko ograniczył swoje dochody i ograniczył komfort swojego życia. Zdecydował się na służbę publiczną, która jest bardziej wymagająca, która jest związana z dużo większym pan ma stresem i ograniczeniem. Majątkową, panie pośle. Nie, nie mam rozdzielności majątkowej. Jeśli pan nie ma rozdzielności majątkowej, to możemy się dowiedzieć, ile zarabia pan, ile pan ma razem z żoną majątku. Może pan także zobaczyć wszystkie informacje dotyczące nieruchomości, więc jest jakby pełna transparentność. I takie same przepisy, jakie mnie wiążą, wiążą każdego innego posła choć naprawdę i senatora. Zawsze, a zawsze powtarzam, największa okazja premiera i byłych premierów. Największa okazja, jaką państwo mogą w biznesie zrobić, to kupić od posła mieszkanie w cenie z oświadczenia majątkowego. Jak się państwu uda, to jesteście szczęściarzami. Panie pośle, przyjechał do mnie pan samochodem. Tak. Tankował pan na Orlenie? Tak. Oczywiście, że tak, no bo w końcu benzyna po 6 zł, no na autostradzie to pewnie drożej. Czyli na takiej, jestem z Poznania, nie tankuję na autostradzie. Przepraszam bardzo. Jestem z Poznania, kandyduję z Poznania, zresztą jak pan wie, drugi na liście, pierwszy w działaniu. Poznaniacy to krakusi wygnani z Krakowa za skąpstwo. I takie opowieści krążą.
ale jesteśmy oszczędni. Natomiast rzeczywiście benzyna kosztuje poniżej 6 zł. Ja się bardzo cieszę, bo to jest cena taka jak 10 lat temu. Mm-hmm. Wszyscy się bardzo cieszą. Niemcy się bardzo cieszą, wie pan, bo w Niemczech prawie 9 zł. Sprawdzaliśmy wczoraj w Berlinie 8. Zapraszamy Niemców, 8, żeby przyjeżdżali do Polski, kupowali w polskich sklepach i tankowali na polskich stacjach. A to ciekawe, co pan mówi, że teraz zapraszamy Niemców. Chcę panu zacytować... Jeśli zostawiają w Polsce dochody, jeśli rozwijają przez to polskie firmy, sklepy, stacje benzynowe, to należy się tego cieszyć. Sekundkę. Główny ekonomista Orlenu Adam Czyżewski mówił w styczniu, 2 stycznia tego roku, że zarzuca się nam, że skoro obniżyliśmy cenę 30 grudnia, to mogliśmy to zrobić wcześniej. Nie mogliśmy, bo doprowadzilibyśmy do kolejek na stacjach, a inni ludzie z Orlenu i politycy także z Prawa i Sprawiedliwości mówili wprost, przecież Niemcy by przyjeżdżali do Polski, kupowali tanią benzynę, nie mogła być za tania. No znowu, ja takich rzeczy nie mówiłem, że nie jestem specjalistą od rynku paliwowego. Ja też jestem kierowcą. Cieszę się, że ceny benzyny spadły. Jesteśmy pan korzysta, każdy słuchacz korzysta. Ale wszyscy powinniśmy być zadowoleni. Ale przecież to jest fikcja. To jest dokładnie to samo, co mówił Jacek Krawiec w 2014 roku. On opowiadał historyjkę sprzed lat 12, kiedy były wybory w 2011, że jak była ta kampania 2011, teraz cytuję Jacka Krawca, i oni z cenami jechali cały czas, że paliwo po 6 zł, no jest impreza w Fokusie, już wiadomo, że wygraliśmy, z Donaldem się spotykam i on teraz, tu brzydkie słowo, to paliwo może być nawet po 7 zł. No tak, Platforma Obywatelska do tego podchodziła. Tak podchodziła Platforma zobaczyć, i tak podchodzi Prawo i Sprawiedliwość, które bardzo panu przepraszam, pan mówi, że pan się nie zna na ekonomii, to ja panu tylko... Nieprawda. Znaczy ja mówię przede wszystkim nieprawda, dlatego że minęło 10 lat i po 10 latach ceny w Polsce paliwa są niższe niż w czasach Platformy Obywatelskiej. Tak, są. Więc krótko mówiąc, jak wiele dobrego w Polsce się zdarzyło i w tym momencie ciekawy dziękuję jestem, za to pytanie, bo akurat jestem, czy pan wierzy w to, co mówi. Nie no, znaczy tak jest po prostu. 1 stycznia. No, pytanie, które pan teraz zadał, jest dobrym pytaniem, bo ono pokazuje różnicę między Prawem i Sprawiedliwością, rządami Prawa i Sprawiedliwości nie, i rządami Platformy Obywatelskiej to samo. I cynizmem Platformy Obywatelskiej, tak który wybrzmiał w słowach pana Krawca. To znaczy wykorzystujecie instytucje państwa do robienia sobie kampanii. Ja dam panu taki jeden... Czy żadnych instytucji w tym momencie nie wykorzystujemy. 1 stycznia 2023 roku. Natomiast cieszę się, że ceny benzyny są niskie. VAT, proszę pana, 1 stycznia z 8%, bo była tarcza, wszedł na normalny poziom na 23%. Dolar od tego czasu znacznie podrożał. A co się stało z cenami? Ceny, proszę pana, spadły. No niech mi pan wytłumaczy, chociaż na rynku drożej ropa raz, VAT większy 2, dolar podrożał 3. Jakim sposobem ceny mogą spaść, jeśli nie z powodu interwencji politycznej i czegoś, co się nazywa kampania wyborcza? Między innymi dlatego, że kontrakty są kontraktami długoterminowymi. Ceny benzyny na stacjach w istotnym stopniu uzależnione są od tego, jakie umowy zawiera Orlen. Natomiast co do szczegółów tej sprawy... Właśnie przed chwilą pan mówił, że pan się nie zna, teraz ze Swadą się pan o tym opowiada. Nie. Dalszy ciąg odcinku programu Baśnie, nim zgaśniesz, już tylko w RMF24, w interi.pl. Tam zapraszam serdecznie naszych słuchaczy. Panie pośle, bo ja pana szanuję. Ja mówię poważnie. Bardzo pan ma się swoje cieszę. Poglądy, pan jest człowiekiem inteligentnym, wlazł pan na wszystkie najwyższe góry na świecie, czego panu zazdroszczę. I w ogóle jest wiele powodów, by pana szanować, ale no ja nie zazdroszczę panu tej roboty. Przychodzi pan i opowiada jakieś absolutne dyrdymały i z taką kamienną twarzą musi pan to robić i wysłuchiwać jeszcze złośliwości jakiegoś palanta w kolorowej koszuli. No, to ja ciężka robota. Panu odpowiem. Nawet gdyby pan przyjął, że ceny benzyny są nieco wyższe niż obecnie, nawet jeżeli... Nawet nawet gdyby przyjąć, że cena benzyny jest, nie wiem, o 10% wyższa, tak? Nawet w tej sytuacji, to i tak porównując do czasów Platformy Obywatelskiej, to ceny benzyny dzisiaj są relatywnie dużo tańsze. Biorąc pod uwagę te wszystkie różnice... już, to naprawdę, ja chcę panu... Ja chcę biorąc pod uwagę najniższą krajową, która się jest dwa razy wyższa, dochody społeczeństwa, biorąc ludzie pod uwagę inflację śmiali przez te lata, więc krótko mówiąc, to, że ceny benzyny są w Polsce dzisiaj relatywnie dużo niższe niż 10 lat temu, wszyscy się cieszymy. Raczej ja przemawiają też, na naszą rzecz. Ja też pojadę sobie, zatankuję. Więc proszę pana o głos. Akurat chyba pan do
Poznania nie pan do Poznania nie przyjedzie, ale na Prawo i Sprawiedliwość może pan zagłosować i liczę na to, że pan to zrobi. Rozumiem, że nie może pan tego głośno powiedzieć, mogę powiedzieć, ale nawet kalkulując ceny benzyny ma pan bardzo dobry argument. Mogę powiedzieć panu publicznie, że nie wybieram się na wybory, a nawet jeśli się wybiorę, to tylko po to, żeby oddać głos nieważny i zagłosować przynajmniej w takim razie, i zagłosować ale przynajmniej w referendum. W referendum zagłosować. Tak, cztery razy tak, Polaka znak. Ja cztery razy tak. No będę. To ja będę głosował cztery razy nie, bo uważam, dobrze, że pytania... Panie pośle, pytania postawione w referendum są ważne i dobrze, żeby Polacy jasno określili, jaki ma być kierunek działania państwa. Nie, no ja uważam, że tylko trollingiem można z wami dyskutować na temat tego referendum. Panie pośle, czy kanclerz Scholz wtrąca się w polską kampanię wyborczą? No, mam takie wrażenie, no i staję po stronie Platformy Obywatelskiej. Nie po raz pierwszy niemieccy politycy stają po stronie Platformy Obywatelskiej. No tak, Platforma, ale to Niemcy, zapomniałem przecież. A wy to Ruscy, tak? W tej układance. Akurat w tej układance to Platforma Obywatelska dokonała resetu w stosunkach z Rosją. Platforma to jest, ja już to napisałem, wie pan, w felietonie. Platforma to i Ruscy, i Niemcy, bo Platforma to są najgorsi, no ale, Niemcy na świecie, ale, bo nadwołżańscy. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że przecież Niemcy i Rosja bardzo dobrze w wielu sprawach, na przykład w energetyce, współpracowali. Więc mówię, Platforma to i Niemcy, i Ruscy naraz. Prawo i Sprawiedliwość od wielu lat mówiło o tym, że musimy się uniezależnić. Jak to dobrze, że mamy was, Polaków. Od energetyki, od gazu, od ropy płynącej z Rosji. Ale jeśli... Niemcy współpracowali z Rosją. Ale Donald Tusk raczej stał po stronie Niemiec i ignorował zagrożenia wynikające z polityki niemiecko-rosyjskiej. Chcę powiedzieć do niego, to Mateusz Morawiecki, żeby nie wtrącał się w polskie sprawy. Olaf, albo zostałeś źle poinformowany przez swoich ludzi, albo grasz nieświadomie w orkiestrze Platformy Obywatelskiej, mówi premier. I ja pytam, jeżeli uważamy, to ja panu powiem inaczej. Mogę zadać pytanie? Tak. Jeżeli uważamy, że nasz sąsiad wtrąca się i ingeruje w naszą kampanię wyborczą, to zamiast psztyczków w czasie wieców powinniśmy wystąpić z poważną notą dyplomatyczną, powinniśmy wystąpić z poważnymi działaniami, no i nie zgadzać się z nim. Ja nie mam wątpliwości, że oczywiście Scholz robi to świadomie, że uważa, że w ten sposób pomoże Platformie Obywatelskiej, bo gdyby wygrała Platforma Obywatelska, to Niemcom byłoby różne sprawy łatwiej załatwiać w Europie. Natomiast dla Polski i Polaków byłoby to bardzo niekorzystne. Wieg emerytalny, panie pośle, pan wie, że pan mówi granic, o czymś zupełnie innym niż ja. Myślę, że mówimy jednak o tej samej, no ostatecznie raz, o tej samej rzeczy. Ostatecznie, czy Polska powinna podjąć serio jakieś działania wymierzone w rząd niemiecki kanclerza Scholza, który ingeruje uwaga w polską kampanię premiera Morawieckiego nie jest zasadniczo czymś innym niż jakaś oficjalna nota w tej sprawie. No w jednym i drugim wypadku. Olaf, słuchaj, nie rób tak. To jest coś innego niż oficjalna nota, nie? W jednym i drugim wypadku ostatecznie jest jasny komunikat z Polski, że nie życzymy sobie tego, by Niemcy się wtrącali. Co więcej, niestety Niemcy będą się wtrącali, bo bronią swoich interesów, które wyraża Platforma Obywatelska i Donald Tusk. A my się też będziemy wtrącali w kampanię niemiecką? Ja uważam, że nie powinniśmy tego robić, dlatego że każde państwo, no i każde społeczeństwo ma prawo do autonomicznych decyzji. Ale Niemcy nie traktują nas jako równorzędnego partnera. I to jest jeden z podstawowych problemów w relacjach polsko-niemieckich od 30 lat. Panie pośle, wie pan już teraz po tak długim czasie, za co wyleciał z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk? I z list Prawa i Sprawiedliwości? To już prawie miesiąc, jak go wyrzuciliście. Szczegółów decyzji w tej sprawie nie znam, natomiast cieszę się z tego, poseł, że... poseł, lider PiS-u w Poznańskim nie wie, dlaczego pańska partia wyrzuciła pańskiego kolegę z listy oraz wiceministra. Powiedziałem, że nie znam szczegółów dyskusji na ten temat, natomiast myślę, że dla czystości sytuacji w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi wiz, taka decyzja być może była wskazana. W takim razie, niech mi pan wyjaśni, może naszym słuchaczom również, dlaczego poleciał wiceminister Wawrzyk, a nie minister spraw zagranicznych pan Rau? Ale powiedziałem panu, że nie znam szczegółów tej decyzji, natomiast to przecięło całą dyskusję na temat... Wszyscy cały czas o tym mówią, to raz, a dwa, słyszałem przecież premiera Kaczyńskiego, a ja wierzę w każde słowo Jarosława Kaczyńskiego, jak w objawione. Otóż Jarosław Kaczyński
powiedział, że nie było żadnej afery, ani nawet aferki. No i bardzo słusznie powiedział, dlatego że z jednej strony dyskutujemy o dziesiątkach tysięcy nielegalnych imigrantów. Skoro nie było żadnej aferki, to dlaczego wiceminister Wawrzyk stracił pracę? Tysiącach imigrantów na Lampedusie. Mówimy o relokacji nielegalnych imigrantów, o błędach popełnionych przez kilka dziesięcioleci przez rządy państw zachodnich. To z jednej strony. A z drugiej strony o nieprawidłowościach wykrytych przez polskie służby dotyczących kilkudziesięciu 10 czy 220 wniosków. Jak się żona do pana zwraca? No w różny sposób. Kotku, nie wiem jak do pana apelować, ale błagam, niech pan spróbuje, no skoro się pan spróbuje odpowiedzieć na to pytanie, skoro się pan zgadza z Jarosławem Kaczyńskim, że nie było ani afery, ani nawet aferki. No ale bo to jest sprawa zupełnie oczywista. To niech pan nam łaskawie wytłumaczy. To jest próbą odwrócenia uwagi od rzeczywistych problemów w Europie, dotyczących nielegalnych migracji. Dobra, ja wiem, że ja panu przerywam, ale niech pan da zadać pytanie. Panie pośle, no na litość boską, skoro nie było afery, nie było aferki, nic nie było, to dlaczego musiał polecieć wiceminister spraw zagranicznych? Trzeci raz panu powtórzę, że szczegółów dyskusji na ten temat nie mam, ale być może chodziło o to, żeby przeciąć dyskusję na ten temat. Żeby przeciąć dyskusję, czyli zamknąć nam usta, zrzuciliśmy ssań tym wilkom, które tam nadciągają niewinną ofiarę. Odpowiedzialność polityczna nie jest odpowiedzialnością prawną. Nie chodzi o to, tak, że ktoś popełnił przestępstwo. To samo mówiłem panu przy okazji sprawy jawności oświadczeń majątkowych państwa Morawieckich. Ja wiem, że Mateusz Morawiecki nie złamał prawa i wiem dobrze, tak, że jest odgrzewany kotlet. Panie pośle, może pan to nazywać sobie odgrzewanym kotletem, ale żyjemy w państwie wegańskim i nie ma żadnych kotletów. No, być może niektórzy żyją w wegańskim, ja tak nie żyję. Nie, ale teraz poważnie. I pozdrawiam wszystkich mięsożerców. Dobrze, i głosujcie na mnie, mięsożercy, jasne już. Drugi na liście, pierwszy w działaniu. Ja dam panu jeszcze te 30 sekund na koniec, czy tam 40, żeby pan się poreklamował. To działa na wszystkich moich gości znakomicie. Nie ma to żadnego sensu oczywiście, ale jeśli pan uważa, że ma, to proszę bardzo. Ale jako przerywnik, coś musi być przerywnikiem w każdej miłej rozmowie. Koniec. Natomiast zupełnie poważnie, wie pan, bo my bo możemy... ja odpowiadam poważnie. Nie, no poważnie to mi pan mówi tak. Nie ma takich przepisów, więc Mateusz Morawiecki nie musi ujawniać majątku. No to w ogóle nie dotyczy w tym momencie Mateusza Morawieckiego. To dotyczy Mateusza Morawieckiego, nie. Który nie tylko nie rozwiódł się, ale wręcz przeciwnie, bardzo kocha swoją żonę, razem z nią mieszka, tworzą jedno stadło, tylko z powodu zupełnych takich prawnych sztuczek majątek przepisał na żonę. Wszyscy wiemy, że tak jest. Koniec, kropka. No pan to wie, ja to wiem, nasi słuchacze to wiedzą, więc błagam, niech pan nie obraża ich inteligencji. No ale sam pan powiedział i to wszyscy wiemy, że jest to zgodne z przepisami, że jeśli ktoś rozpoczyna działalność publiczną, to co? Pozostawi, to musi? Może ma prawo pozostawić część swojego życia wcześniejszego poza sobą. O mój Jezu. O mój Jezu, zobaczymy naprawdę, zobaczymy jak Tusk nie ujawni majątku żony. Zobaczymy jak co się będzie działo. Zobaczymy. No, będziecie się wszyscy darli, co to za łaps, że... Proszę nie mówić wszyscy. Mhm. Jeśli ja coś powiedziałem, mogę się do tego odnosić. Jeśli nie, no to... To ja mam do pana takie pytanie. Trzeba rozmawiać z wszystkimi, Prawo a nie i ze mną. Sprawiedliwość po raz kolejny obiecuje reformę sądów. Nie wiem, jak sądy to wytrzymają. Czy nie po raz kolejny, ale dokończenie zmian w sądownictwie. Uważam, że to jest potrzebne, obiektywnie potrzebne. Od 8 każdy, lat naprawiacie sądownictwo. Ja mam w związku z tym Każdy rząd, który w Polsce będzie rządził, będzie musiał dokończyć zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Tak, być może ustrojowe, a na pewno na przykład proceduralne. To prawda, że odkąd rządzi Prawo i Sprawiedliwość, sprawy w sądach trwają dłużej i generalnie sądy wyglądają jeszcze gorzej, co wydaje się dość trudne do osiągnięcia. Nie w każdym aspekcie wyglądają gorzej. Natomiast zgadzam się z tym i mówię to od kilku lat, że łatwiej byłoby przeprowadzać zmiany i powinny te zmiany być przeprowadzane z taką szerszą konsultacją społeczną. Gdy kandydowałem na Rzecznika Praw Obywatelskich, proponowałem stworzenie okrągłego stołu wokół tej sprawy. I gdybym nim został, na pewno taki okrągły stół by się odbył ale z korzyścią dla sądów i reformy sądownictwa. Skoro pan mówi, że lepiej by było, gdyby to było konsultowane, gdyby to było z szerszym poparciem, to nikt by miał czy lepiej by było, gdyby sprawą reformów sądów zajmował się inny minister niż Zbigniew Ziobro? Gdyby kto inny był ministrem sprawiedliwości? Mogę panu powiedzieć tak. Uważam, że pytam o pańską opinię, więc... Tak, no więc ja zaraz wyrażę panu moją opinię. Zbigniew Ziobro w wielu ważnych sprawach
jest ważnym głosem w polskiej debacie publicznej. Nie tylko od czasu, kiedy został ministrem, ale dużo wcześniej. Ale? Jeśli chodzi o, nie wiem, politykę karną, jeśli chodzi na przykład o relacje z Unią Europejską, ostrzegał przed zbytnią naiwnością w relacjach z Unią Europejską. Natomiast prawdą jest, że jeśli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, ja wiele rzeczy robiłbym inaczej. Pan by zrobił to inaczej. I tak jak panu powiedziałem, tak, i powiedziałem rozumiem. To panu nie dlatego, że powiedziałem panu to dlatego, że uważam, że zmiany ustrojowe dotyczące tego obszaru funkcjonowania państwa muszą mieć pewną trwałość, muszą się odbywać w pewnym konsensusie społecznym. Nie jest to proste do osiągnięcia, bo po drugiej stronie mamy opozycję, która sama siebie nazwała totalną. Mimo to trzeba próbować i uważam, że taka próba mogłaby być podjęta i dzisiaj mogłaby być podjęta z sukcesem. Zbigniew Ziobro tej próby nie podjął. Pan mówi, że zrobiłby bo to jego inaczej. Doświadczenia polityczne... To ja zadam pytanie... Proszę mi dokończyć. On, kiedyś z nim o tym rozmawiałem. Jego doświadczenia polityczne od 20 lat, które są dłuższe od moich, wskazują na to, że nie było to możliwe. Moje doświadczenia są inne. Ja też jestem akademikiem, powiedzmy, znam wiele osób z różnych stron tego sporu, z czasów, gdy nie byłem w polityce. Wydaje mi się, że pewne rzeczy można było próbować. Panie pośle, ja osobiście w takim zakresie, w jakim mogłem w parlamencie, w Sejmie, starałem się to robić. Pan nie odpowiada na pytanie, które panu zadałem. Nie po raz pierwszy dzisiaj. To może spróbujmy jednak. Dobrze, to teraz będę miał chwilę, pan pije wodę. Czy skoro Zbigniew Ziobro robi to inaczej, niż pan by to zrobił, a pan uważa, że oczywiście pan zrobiłby to lepiej? Nie, znaczy ja inaczej bym to zrobił. Czyli lepiej. Co do... Przecież nie chodzi o to, żeby było inaczej, zamiast żółtego zielone. Inaczej w każdym razie co do pewnej formy, chodzi o to, sposobu dyskusji. Żeby pan odpowiedział na pytanie, jeśli pan byłby łaskaw. Czy Zbigniew Ziobro powinien być dalej ministrem sprawiedliwości? No jest jednym z liderów Zjednoczonej Prawicy. Czy powinien być dalej ministrem sprawiedliwości? To wszystko wskazuje, że będzie ministrem sprawiedliwości. To nie jest odpowiedź na moje pytanie. Pan jako prawnik doskonale wie, że pan nie odpowiedział na pytanie. Ja zadam pytanie, czy powinien? Ja nie widzę innej możliwości. Zbigniew Ziobro będzie ministrem sprawiedliwości, bo jest liderem ważnej części Zjednoczonej Prawicy. Co więcej, liderem, który jest oceniany. Przed państwem prawnik, niech państwo zwrócą uwagę na pytanie, czy powinien, mówi będzie. A ja nie pytam, czy będzie. Pytam, czy powinien. Pytam o pańską opinię, którą teraz chciałbym, był długi wywód, był, to teraz chciałbym ją sprowadzić do puenty. Nie widzę innej możliwości, więc będzie nim, więc nie musimy dalej na ten temat dyskutować. Czyli to jest, ja państwu spróbuję to przetłumaczyć. Oczywiście, że nie powinien, ale przecież nie mogę tego powiedzieć przed wyborami, bo wywołałbym awanturę. Nie, znaczy nie, to nie wcale... Panie pośle, to jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Przepraszam, ale do tego muszę się odnieść, bo pan jakby wkłada w moje usta tezę. Nie, ja tylko tłumaczę. Tezę, z którą się nie zgadzam. Pan się nie zgadza, wiem. W związku z tym, nie zgodzi się pan z tym to, co panu powiedziałem na temat poglądów Zbigniewa Ziobry, jest szczere. Uważam, że w wielu sprawach ma rację i jest ważnym głosem w polskiej debacie publicznej. Mam jedną ważną sprawę. Przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość nie obniżyło VAT-u na ubranka dziecięce. Obiecaliście to już w 2014 roku w swoim programie. W 2015 szliście z tym hasłem do wyborów. Wypomina pan to politykom Prawa i Sprawiedliwości od 2 lat mniej więcej. No nieprawda, dlatego że w ustawie deregulacyjnej, w ustawie o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych... Prawda. Wpisałem tą propozycję. I co z tym wpisem się stało? Niech pan powie teraz naszym słuchaczom. Ustawa trafiła do Sejmu. To jest trzecia ustawa deregulacyjna, którą przygotowałem. Co się z tą ustawą stało? Ustawa jest w Sejmie. Ja deklaruję... Ustawa jest w Sejmie. Nie zostanie przyjęta. Wie pan o tym? Wie pan. Dlatego, że została przygotowana pod koniec... Że jest tak zwana zasada dyskontynuacji. Jako prawnik powinien pan ale dowiedzieć. Ale jest to moja deklaracja wyborcza, że w kolejnej kadencji ta ustawa zostanie przyjęta razem z kilkudziesięcioma innymi ważnymi zmianami dla przedsiębiorców. Przez 8 lat nie daliśmy rady, ale teraz państwu obiecuję, że po pierwsze, dałem radę, bo jako jedyny poseł w ostatnich kadencjach przeprowadziłem 3 ustawy deregulacyjne w tej kadencji parlamentu. Bo nie będzie pan miał czasu na przygotowałem 4. I tą także przeprowadzę sekund. W kolejnej kadencji. Dobrze. To jest moje zobowiązanie wyborcze. To było te 30 sekund? Bo jak nie, to ma pan teraz 30 sekund. Ja się z państwem żegnam. Zostawiam państwa z Bartłomiejem Wróbleckim. Ma pan 30 sekund. Tu kamera. Szanowni państwo, proszę idźcie na wybory 15 października. Mieszkańców Poznania, powiatu poznańskiego, miejsca, gdzie się urodziłem, skąd pochodzę i działam. Proszę o oddanie głosu. Drugi na liście, pierwszy w działaniu. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. To były gościnne występy Bartłomieja Wróbleckiego z Poznania. Do widzenia. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.